Szczerze, gratulacje za ten mecz i za te wszystkie, które wygrywaliście, remisowaliście, gromadziliście punkty. Ja myślę, że po tym finiszu rundy chłopakom chyba tylko laurkę można wystawić. Tak? No na pewno należą się dla nich wielkie gratulacje i wielkie słowa uznania, ponieważ praca, jaką wykonują na treningach, w warunkach takich, a nie innych, gdzie wracają po pracy, w większości przynajmniej, wracają po pracy, jeszcze później muszą włożyć 110% jakości w trening, no odpłaca im to wynikiem, to ich zaangażowanie, ta ich dyscyplina i to im się należą główne słowa uznania, ponieważ nawet najlepszy plan nie wypali, jeżeli nie ma się do tego wykonawców, a my znaleźliśmy takich wykonawców, którzy są w stanie zrealizować ten plan i efekty przyszły. Tyle, że Nocek się czaił i odpalił w końcówce rundy, tak? Można powiedzieć, że to on jest takim cichym bohaterem. Cichym bohaterem. Piotrek jest cichym bohaterem od lutego, kiedy mieliśmy taką rozmowę i nakreśliłem mu swój plan. Nakreśliłem mu to, jak zespół będzie pracował, że on jest taką kluczową postacią w tej naszej taktyce. No i rzeczywiście Piotrek, jeżeli jest w formie, to rzeczywiście decyduje o obliczu tej drużyny i w tych dwóch ostatnich meczach to pokazał. Mhm. Że urosła drużyna tak w tej na finiszu rundy, no ale nie ma co mówić, trzeba też podkreślić, że urósł też trener, tak, no bo wyniki robią swoje. Wyniki robią swoje, natomiast to, na co tą drużynę stać, to wiedzieliśmy. Natomiast tak jak wiele osób już o tym wspominało, musieliśmy się tej ligi też nauczyć. Musieliśmy okrzepnąć trochę w niej, wyeliminować błędy, które gdzieś popełnialiśmy. Wiadomo, że nie mieliśmy okresu przygotowawczego takiego pełnego, żeby scementować skład, żeby trafić optymalne ustawienie i powiedzmy ten miesiąc, dwa miesiące, no potrzeba na to, żeby znaleźć optymalne ustawienie, optymalnych wykonawców do danego planu i trochę czasu nam to zajęło, wyniki były jakie były, natomiast no, finisz rundy jest w naszym wykonaniu bardzo dobry. Ten finisz rundy to taka będzie mega motywacja tak chyba dla drużyny na te najbliższe 3 miesiące pracy. Może nie 3, ale jakiś urlop będzie. Na pewno, teraz możemy spokojnie przepracować tą zimę, teraz w grudniu jeszcze trenujemy 2 tygodnie, więc wracamy w styczniu do treningów i myślę, że będziemy dobrze przygotowani na wiosnę. Natomiast też ta zima jest na tyle długa, że jeszcze wiele może się wydarzyć pod kątem formy, pod kątem personalnym, bo w piłce nie ma stagnacji i cały czas coś się dzieje. To jest cały czas środowisko, które bardzo mocno się zmienia i po prostu no, musimy się przygotować na to i być przygotowani na wszystkie zmiany, czy to formy, czy to zawodników, bo Każdy ma powiedzmy swoje ambicje, swoje plany i życie te plany weryfikuje. Cenne jest to, że urosła drużyna, ale równie cenne chyba jest to, że urosła troszeczkę publiczność. Ja celowo usiadłem się na trybunach i no naprawdę tam się zaczyna coś dziać. No zawsze nie mieliśmy zbyt wielu tych kibiców, natomiast no, łaska kibica na pstrym koniu jeździ, ponieważ pamiętam jak byliśmy w mega dużym dołku, przegrywaliśmy mecz za meczem, 6 porażek rzędu. To w tym momencie każdy chciał wymienić pół drużyny łącznie z trenerem, zarządem i najlepiej rozwiązać klub. Natomiast teraz są wyniki, są kibice, no ale to jest naturalna kolej rzeczy. My musimy to akceptować, musimy sobie na co dzień z tym radzić. I my chcemy jak najdłużej utrzymywać w pasce zwycięstw, chcemy odnosić w każdym meczu zwycięstwo. Jeżeli tak będzie, to tych kibiców będzie przybywać, bo to jest naturalne. Niektórzy już wyliczyli, że Skrze brakuje do utrzymania 12 punktów, że 40 nie ma bata, ale musi wystarczyć. Nie, no my nie patrzymy na to w ten sposób, ponieważ też takie wyliczanki były w kontekście awansu w poprzednim sezonie, że wyliczono, że tyle i tyle punktów potrzeba, że to jest pewny awans i tak dalej. I tak jak wcześniej wspomniałem, w piłce nie ma nic pewnego i my koncentrujemy się na każdym następnym meczu, do każdego następnego meczu staramy się przygotować jak najlepiej i każdy mecz grać o 3 punkty, bo tak jak dzisiaj chłopakom powiedziałem, że oni są gotowi już na tą ligę, są gotowi na to, żeby w tej lidze wygrywać, na to, żeby każdy czuł przed nimi respekt, nawet te drużyny z czołówki, ponieważ graliśmy z pierwszymi 4 drużynami teraz tak na dobrą sprawę, bo Bełchatów w ścisłej czołówce, no może nie pierwszymi 4, ale Bełchatów, Radomiak to są zespoły z bardzo ścisłej czołówki, więc myślę, że na pewno mojemu zespołowi i zawodnikom należą się wielkie słowa uznania i szacunek. Wbiegając w przyszłość, już ostatnie pytanie. No wiadomo, że będą jakieś zmiany w kadrze, ale byłoby znakomicie, gdyby trener mógł pracować przynajmniej z 90% tej kadry, która aktualnie jest.
Jeśli chodzi o kadrę, ja chciałbym, żeby ta kadra została utrzymana, nawet wzmocniona, ponieważ no, każdy w tym zespole jest bardzo ważny, bo żeby ten plan, który gdzieś przygotowujemy sobie na każdy mecz, zrealizować, potrzebujemy 20 równorzędnych ludzi, 20 równorzędnych zawodników, którzy dają i jakość treningową, i jakość meczową. I no, potrzebujemy takiej kadry, a nie innej. I postawiliśmy na tych ludzi, oni spłacają, spłacając to zaufanie dobrymi wynikami. I no, oni muszą tu zostać wszyscy. Wiadomo, że to tak wygląda, że zima przychodzi i po tej zimie się wiele zmienia, bo tak jak wcześniej wspomniałem, każdy ma ambicje, każdy może zostać dostrzeżony na tym szczeblu, dostać szansę zaistnienia gdzieś wyżej. I w tym momencie my nie mamy tak na dobrą sprawę argumentów, żeby ich tutaj zatrzymywać. Oczywiście ja chciałbym, żeby cały ten zespół został w takim kształcie, jaki będzie. Natomiast jak to się potoczy zimą, no to czas pokaże. Dziękujemy bardzo, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję.